Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wtorek, piękny dzień, ponieważ właśnie jestem w trakcie pracy nad nożem. Ale to o tym inny film, kiedy indziej. Też się nagrywa, też już cały czas działam. Dzisiaj, jak macie w tytule napisane, unboxing? Jak to się nazywa? Tak, unboxing. Czy... unboxing, chyba tak. Tak. Czyli paczka od Pirana. Co to za paczka? Co w niej jest? I dlaczego ta paczka? Skąd się wzięła? To właśnie Wam wytłumaczę. Zaraz ją otworzymy i zobaczymy, co się w niej znajduje. Sam jestem ciekawy, choć Piran popsuł mi troszkę niespodziankę, bo... Spoilery, bo napisał mi troszkę, co tam mniej więcej do niej włożył, ale w dalszym ciągu jeszcze nie jestem świadomy tego, co tak naprawdę tam się znajduje. A rzecz polega na tym, jak pamiętacie, gdy byłem na urlopie z żoną i z córką, od przyjaciela Wikinga dostałem kuchenkę, żebym sobie ją sprawdził. Kuchenkę, którą wykonał Piran. I tu, no oczywiście nie mogłem postąpić inaczej, pokazałem ją Wam na filmie, aby no, nie tylko ja miał radochę, ale i Wy moglibyście zobaczyć, jak ona wygląda, jak ona działa, co to jest i w ogóle, no bo też sam chciałem to przetestować. Oczywiście nie ukrywam nic przed Wami, więc takie rzeczy też Wam pokazuję. No i do tematu, czyli nagle po jakimś czasie napisał do mnie Piran, co naprawdę zrobiło na mnie bardzo mega wrażenie, bardzo było mi miło, jest mi miło, że odezwał się do mnie. I zauważył po prostu na moim filmie, że bardzo cieszę się z tej kuchenki, że bardzo mi się ona podoba, że powiedziałem miłe słowo, to no nie można nazwać, że to były miłe słowa o tej kuchence, to były raczej prędzej szczere słowa, no bo jakby opinia była... szczera. Ty cię obłądź, ty opinia, ty. Jakby ta kuchenka była do dupy, to bym powiedział, że jest do dupy i bym tego wcale nie ukrywał i no w sumie tak zawsze jest. No ale dobra, no i Piran powiedział za to, że ucieszyłem się bardzo z tej kuchenki, wysyła mi paczuszkę i naprawdę bardzo się też z tego powodu cieszę. Nie mogłem się doczekać do tej paczki, naprawdę bardzo szybko przyszła. Co jest w niej? Zaraz się wszystko okaże. No i żeby nie było zaraz, social media i w ogóle reklama i w ogóle. Reklamy jak będą, to powiem Wam, że to jest reklama i że zarabiam na tym i że to jest reklama i że tak to wygląda. I no, nie chcecie wtedy, to nie oglądajcie, chcecie, to oglądajcie. Będę na przykład testował jakiś sprzęt, bo mi za to zapłacili. No zapłacić to raczej jeszcze nie widziałem, żeby ktoś komuś płacił, ale dali mi za darmo ten sprzęt i go będę pokazywał i mówił o nim swoją opinię. Więc to będzie wtedy reklama. Tu nie ma żadnej reklamy, tym bardziej, że Piran zaznaczył, że nie muszę tego pokazywać na żadnym filmie, no ale to przecież logiczne, nie byłbym chyba sobą, gdybym nie pokazał Wam tego. No poza tym będę z tego korzystał, będę to miał wszędzie ze sobą, będę w lesie, na wyprawie czy gdziekolwiek, więc powiecie, to co, z podziemi wykopałeś nagle? No dostałem, nie ukrywam, dostałem za darmo, a no chyba byłbym idiotą i powiedział, nie, ty słuchaj, nie wysyłaj mi nic, bo nie chcę. No każdy, jeśli tym bardziej jak coś jest za darmo, to na pewno każdy się cieszy, a ja bardzo się cieszę i otwieram tą paczkę, nie gadam. Osobowe usunięte, więc można przejść do otwarcia paczki delikatnie, bo może coś kruchego jest, chociaż jest dosyć ciężkie, więc nie mogę być trochę. Tylko tyle? Ja. Naklejeczki. Oczywiście, że gdzieś sobie ponaklejam. Dziękuję bardzo. Też mam coś już w końcu od Pirana, mogę się pochwalić.
No i mamy dwa futerały. Zacznę od tego większego. W takim samym futerale znajduje się mój Big Daddy. I tutaj jest kolejny Big Daddy. Tym razem ten jest dla mnie. Więc dziękuję serdecznie. Mam swojego prywatnego. A tamten, tak jak postąpił Wiking, że pokorzystał i przekazał mi, abym ja sobie pokorzystał, tak samo ja zrobię z tamtym. Wyczyszczę ładnie i przekażę go komuś. Niech i następna osoba sobie go sprawdzi. Może mu się spodoba, może nie, może zauważy coś innego niż ja. Co zrobić? Konkurs to dostanie? Nie, to taki żaden konkurs byłby. Ale mam swojego Big Daddy'ego, także dziękuję ślicznie. A tutaj znajduje się... kurczę, jak ona się nazywała? Aż zerknę i powiem. Bo zauważyłem, że... O, lepiej? Teraz lepiej. Lepiej, to dziękuję. A ogólnie to, co tutaj się znajduje, to nazywa się Piran Prism. I to jest kuchenka Prism. I tą kuchenkę już przy Was ją teraz składam. Z tego względu, że bardzo sam jestem ciekaw, jak naprawdę ona wygląda. Są tu dla ułatwienia dla takich ludzi mało ogarniętych jak ja strzałki. Chyba tak. I tu też chyba... Aha. Dobra, nie ogarnąłem. Ogarniam. Przepraszam za niezręczność. Niestety taki jestem. Gapowaty. Ja jeszcze nie widziałem... Faktycznie, nie widziałem jeszcze trójkątnej kuchenki. Ale jest... Na trzy części dziwna. Na trzy części, co nie? No. Dziwna. Mogłabym być ale jest... w górę. Ale to jest tak, nie dość, że jest trójkątna. Patyki łatwiej się wymyślić. O, patyki jak patyki. Tutaj ma wkład, gdzie można wkładać. Tutaj no ogólnie dookoła wygląda w taki sposób, od góry w taki sposób, ale jeszcze to nie wszystko. Jeszcze to nie jest wszystko. Poza tym jest, kurde, ze trzy razy lżejsza niż Big Daddy i mniejsza. Jeżeli ktoś idzie do lasu tylko i wyłącznie napić się kawy, zostawia sobie tutaj tylko sam kubeczek i sobie grzeje kawę. Big Daddy, na Big Daddy można smażyć, gotować, piec i wszystko. A da jest tylko do tego, więc jest super mega. Ale jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze zauważyłem tutaj takie coś. Że to można dać wyżej. No tak, no po co ci tak wyżej, no? No właśnie, czekaj, no po co mi tak wyżej, to nie mam jeszcze pojęcia. Na razie odkryłem, że można dać to wyżej. No właśnie, po co ci wyżej Ale można palić na dole, a tutaj coś postawić. I na tym będzie jak na kuchence się grzało. No może to sens. Być płytka. Ale to by mogłoby być te dziurki takie, że... No nie właśnie, to się nagrzewa jak ten. Można coś odgrzać. Ale nie wiem. Nie. W sumie, dowiem się, to was poinformuję, a może sam... Może to jest przypadkiem tak zrobione. Może i tylko przypadkiem, raczej wątpię, żeby... Ktoś robił coś z przypadku. Dla ozdoby to raczej wątpię. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście, Piran, na pewno to ma jakieś przeznaczenie, nie jestem tego na 100% pewien. Przepraszam, że nie dokształciłem się w temacie. Jeśli ktoś wie, to proszę napisać. Jeśli ktoś wie, proszę dopisać. Tutaj znajduje się ten nieśmiertelniczek. Pokaż to. Pokaż to. A to mówiłam, ta blaszka taka szkoda. No, blaszka, nieśmiertelniczek. I oczywiście sobie, że... Ale to mówisz dwie blaszki. Trzeba z tego, z łazienki od korka łańcuszek zawinąć i na szyję powiesić. Nie, bardzo działa. Na rzemyku. Ale fajna rzecz. A ten nieśmiertelniczek składa się z dwóch blaszek? No, przeważnie, ale ten jest firmowy, ozdobny. Wystarczy z jednej, także też dziękuję bardzo. I tu jest... Okay. Tu jest haczyk. Widać. Tu jest haczyk. Ale w sumie i otwieracz. Nie mamy nic kapsulowanego, co nie? Do picia. Jest
Ale nie, ale... Może służyć jako jakaś przypinka, można coś do tego, to można gdzieś przywiązać, to można, nie wiem, klucze powiesić na to czy coś, a oficjalnie można otworzyć tym browarka, czyli taki otwieracz prosty, ale efektowny. I ostatnia rzecz to otwieracz do butelek pod półkę. I pod spód, pod meble sobie go montujesz, nikt go nawet nie widzi. Potrzebujesz otwieracza, psk, jest ukryty. Ja oczywiście albo zamontuję sobie tutaj pod stolikiem dla mamy na piwko. albo sobie po prostu u siebie w szopie pod blatem, jakąś kolę czy coś butelkowane, to sobie zawsze będę mógł otworzyć. Także co? Świetny sprzęcik, mi się podoba. Tą kuchenkę oczywiście na pierwszym, już nawet wezmę ją teraz do Wielkopolski, pojedzie ze mną, abym sprawdził, jak w niej się pali, aby też wam to przy okazji pokazać. Ja Piranowi serdecznie, z całego serducha naprawdę dziękuję. No zadowolony jestem, mega jestem zadowolony. No kto jest niezadowolony, co nie? Także naprawdę Piran, jeszcze raz serdecznie, naprawdę bardzo mocno dziękuję. Wam pokazałem i powiedziałem wam szczerze, skąd to posiadam, abyście nie wysnuwali jakichś swoich dziwnych teorii gdzieś tam z głowy, skąd on to nabrał. Przetestuję jedno, tej kuchenki nie muszę testować, ta kuchenka jest naprawdę dla mnie świetna, choć swoje waży. Także wszystko będzie na filmach, raz w jednej, raz w drugiej będziemy sobie grzać tak, aby było, można było porównać jedną i drugą, w czym jest lepsza, w czym jest gorsza. Na jednej kawie, na drugiej i ruchu jedzenku. No, na jednej kawie, na drugiej obiad, co nie? Wagowo, nie dość, że wielkościowo troszkę, ale wagowo jest odczuwalna, ta jest cięższa, ta jest lżejsza. Okaże się. No jeszcze trójkątnej kuchenki faktycznie nie widziałem, wszystkie przeważnie są kwadratowe lub prostokątne, a ta jest trójkątna. No nic. Ja żegnam się z wami, widzimy się na czwartkowym lub piątkowym odcinku z szopy o nożu, który robię dla siebie i jak na razie trochę komplikacji z nim mam na dzień dzisiejszy, ale mam nadzieję, że wyliżę się z tego. I co dalej? My widzimy się, no nie w sobotę, bo w sobotę jadę do Wielkopolski. Czyli w niedzielę jak wrócę, zmontuję film i wrzucę, to zobaczycie odcinek z Wielkopolski. Oczywiście zapraszam was do oglądania filmów i komentowania. Także jeszcze zapraszam was do Wielkopolski. Jeśli ktoś chciałby spotkać się ze mną w ten weekend, w tą sobotę, to zapraszam do miejscowości, która nazywa się Sieraków. 70 km koło Poznania. Także w Sierakowie mogę się z wami spotkać, posiedzieć, pogadać. Może ktoś by był chętny zostać na nockę ze mną, dotrzymać towarzystwa. Też by było mi bardzo miło. Ja pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.